Kiedy piłkarze strzelali bramki ruchowi, chyba nikt nie spodziewał się takiej sensacji, do jakiej doszło w niedzielę na ringu w New Delhi. Podczas Mistrzostw Świata Agata Kaczmarska pokonała mistrzynię Europy, Rosjankę Marię Urakową. Radomianka zwyciężyła w trzeciej rundzie przez dyskwalifikację zbyt często faulującej rywalki. W tym samym czasie juniorzy BKS Radomiak świetnie walczyli w Pucharze Polski w tej kategorii wiekowej. Pierwsze miejsca zdobyli Damian Szczepański i Paweł Brach oraz Wiktoria Bartosiak. Damian otrzymał dodatkowo tytuł najlepszego zawodnika turnieju, który odbył się w Grudziądzu.